Cześć, po tej stronie Sebastian Żukowski, a to jest kolejny odcinek podcastu Lepszy Ty, którego misją jest rozpowszechnianie wartościowej wiedzy, a dzięki temu pomóc stawaniu się lepszą wersją siebie przynajmniej o trochę każdego dnia, w czym chcę szczerze Ci pomóc. I liczę na Twoją pomoc, dlatego proszę polub, udostępnij, zasubskrybuj, co na pewno przyczyni się do szerszego dostępu tej wiedzy. Dzisiejszy odcinek, drogi słuchaczu, będzie o właściwej osobie w naszym życiu. O tym, żebyśmy postawili na właściwą osobę w naszym życiu. I kim jest ta właściwa osoba i co to znaczy? O tym właśnie w tym podcaście. Zapraszam Cię serdecznie. Drogi słuchaczu, właściwa osoba w naszym życiu. Postaw na właściwą osobę w Twoim życiu. Jak to rozumiesz? Jak to interpretujesz? Tu można powiedzieć, jest drugie dno. Nie jest to jednoznaczne. Postawić na właściwą osobę w naszym życiu, bo co to znaczy? Ale może zanim o konkretach, czy o tym, kim jest, czy kim powinna być ta osoba, to zacząłbym od tego, że mamy taką tendencję, szczególnie jako młode osoby, do tego, że staramy się wszystkich zadowolić. Staramy się wszystkim przypodobać, staramy się być lubiani, staramy się być docenieni, zauważeni, żeby ktoś o nas dobrze powiedział. I żeby to osiągnąć, robimy dziwne rzeczy właśnie po to, żeby się komuś podobać. I jest to w jakiś sposób część naszej natury, bo my jako ludzie chcemy być częścią społeczności, chcemy być częścią grupy, tak jak kiedyś nasz praprzodek, dla którego najważniejszym celem w życiu było bycie częścią plemienia, częścią społeczności. A wykluczenie z tego kręgu było największą karą, o czym też mówiłem. Tak? Stąd ta siła emocji negatywnych, tych trudnych emocji odrzucenia i porzucenia. Więc my jako ludzie chcemy czuć się dobrze z innymi, chcemy, żeby inni czuli się z nami dobrze, chcemy być zauważeni. I te chcenie często przysłania nam to, co jest najbardziej oczywiste, albo inaczej powoduje, że kierujemy się popędami, impulsami, emocjami, żeby zaspokoić oczekiwania innych. Często właśnie nie zaspokajając i dostarczając sobie tego, co powinniśmy. Szukamy właściwych osób, które powinny być w naszym życiu, tych właściwych osób, które są, wydaje nam się, nam przeznaczone albo z którymi powinniśmy być. Miewamy w naszym życiu wiele przyjaźni, wiele relacji, które czasami są jak płomień zapałki, szybko gasną. Czasami są jak świece, które się pomału wypalają, ale w końcu się wypalą. Czasami szukamy na siłę. Czasami szukamy zbyt długo. I kiedy robimy to na siłę, zaczyna być to stresujące dla nas, zaczyna być to emocjonalne, zaczyna to przynosić więcej szkody niż pożytku. Nie bez przyczyny mówi się o tym, że żeby robić rzeczy, wykonywać, czynić to, co robimy, żeby to było wartościowe, a nie na pokaz, żeby była w tym wartość, żebyśmy starali się robić coś, żeby być wartościowymi ludźmi, a nie ludźmi sławnymi, a nie ludźmi takimi, których wszyscy będą zauważać i będą chwalić i będą chcieli, że tak powiem, z nami przestawać, z nami być. Kiedy robimy rzeczy wartościowe i robimy to prawdziwie, to nie myślimy o tym, że konsekwencją tego może być to, że będziemy sławni, będziemy znani, będziemy lubiani, tak? Robimy to, bo uważamy, że powinniśmy, jesteśmy do tego podłączeni. Oczywiście rozwijamy się w tym i jest to bardzo takie naturalne i spontaniczne. I nie musimy o tym pamiętać, że czy ktoś nas lubi, czy to spowoduje, że komuś się przypodobamy. Nie musimy szukać czyjejś aprobaty. Jest to taki spontaniczny, naturalny, autentyczny stan, za którym idzie rzeczywiście olbrzymia wartość. I później w tej wartości tworzymy właśnie nasze wartościowe życie. Ale kiedy robimy coś na siłę, to są w tym emocje, jest w tym być może trochę stresu. Przestaje to być autentyczne. Kiedy staramy się kogoś zadowolić, to najczęściej zadowalamy kogoś, dajemy komuś coś, sobie odbieramy. Tak często jest.
dajemy komuś coś, sobie coś odbieramy, dajemy komuś czas, tracimy cenny czas, którego nikt nam nie zwróci, dajemy komuś uwagę, nasze emocje, naszą lojalność, dajemy naszą autentyczność, dajemy nasze uczucia, dajemy nasze sekrety. Nie mamy gwarancji, co z tym zrobi, tak? Niestety często jest tak, że ludzie tego nie doceniają, przyjmują to, wyrzucają, deptają, nie widzą w tym prawdziwej wartości. Dlatego tak trudno znaleźć prawdziwą przyjaźń, dlatego tak trudno znaleźć prawdziwą miłość, relacje na lata, bo wiele rzeczy jest powierzchownych, bo wiele rzeczy jest robionych na siłę. A dzisiaj mówię o tej właściwej osobie w naszym życiu, żeby na nią postawić, bo tego nie robimy. Stawiamy na osoby z naszego kręgu, stawiamy na naszych przyjaciół, na osoby z naszej rodziny. Stawiamy w tym sensie, że pokładamy zbyt wiele, że dajemy zbyt wiele, że na końcu zapominamy o sobie. Na pewno już wiesz, do czego zmierzam. Chcę powiedzieć, że nie stawiamy na siebie. Ta właściwa osoba, na którą powinniśmy postawić w życiu, to my. Tak, to ty. Ty jesteś tą jedyną właściwą osobą, na którą musisz, powinieneś i która jest właściwa, na którą postawić. Pamiętaj i nie zapomnij i miej świadomość, że jesteś najważniejszym projektem swojego życia. Nie jest to egoistyczne, egocentryczne, że myślimy o sobie w taki sposób, dlatego że oczywiście nasi rodzice, rodzeństwo, nasze dzieci, małżonkowie są ważni, ale jeżeli nie będziemy na siebie stawiać, jeżeli nie będziemy siebie wzmacniać, jeżeli nie będziemy o siebie dbać, to jaka droga jest przed nami? To co nas czeka? To nie będziemy wzmocnieni, nie będziemy silni. Być może nawet nie doczekamy tego, co przed nami. Kiedy na siebie nie postawimy, to sami ciągniemy się w dół. Stawianie na siebie to jest też stawianie wymagań w stosunku do siebie, w stosunku do świata. Stawianie granic. To jest stawianie na rozwój, naukę. To jest wspólne razem z naszymi najbliższymi, z naszą rodziną, z naszym małżonkiem, partnerem. To jest wspólne zdobywanie świata, wspólne wzmacnianie się, wspólne ciągnięcie się w górę, wspólne umacnianie naszych kompetencji, wzmacnianie naszych słabości. Ale żeby to osiągnąć, musisz postawić na siebie. Musisz postawić na właściwą osobę, na tą najważniejszą osobę w swoim życiu, którą jesteś ty. Jeżeli ty będziesz najważniejszą osobą dla siebie, to gwarantuję ci, że będziesz też ważną osobą dla innych, dla świata. Że będziesz w stanie świadomie, bez popędów, bez emocji podejmować decyzje, kreować własne życie, wpływać sprawczo na to, co robisz. Kiedy postawisz na siebie, gwarantuję ci, że unikniesz pułapek w postaci dziwnych, nieprawdziwych, nieautentycznych, destrukcyjnych relacji. Kiedy postawisz na siebie, gwarantuję ci, że będziesz miał wokół siebie osoby wartościowe, mądre, szczere, które będą chciały również pomóc ci w rozwoju, pomóc ci w życiu. Kiedy postawisz na siebie, to gwarantuję ci, że będziesz inspirował innych i będziesz osobą, która jest w stanie innym też pomagać, innych prowadzić. Będziesz liderem swojej rodziny, swojego życia. Stawianie na siebie nie jest proste. Stawianie na siebie jest wymagające, dlatego że my walczymy z naszą naturą. W naszej naturze jest potrzeba zadowolenia innych po to, żeby być częścią grupy, po to, żeby czuć się bezpiecznie. Wydaje nam się, że tylko w grupie jesteśmy bezpieczni. W pewnym sensie jest to prawda. W pewnym sensie jest to prawda. W grupie jesteśmy bezpieczni. Ale nie oznacza to, że kiedy będziemy wymagać od świata, od innych i od siebie, stawiając na siebie, to wskazujemy się na porażkę. Wręcz przeciwnie.
Skazujemy się na trudną ścieżkę, trudną drogę, wymagającą, ale na tej drodze poznajemy ludzi wartościowych, bo tylko tacy będą w stanie znieść, wytrzymać i będą chcieli nam towarzyszyć. Taka jest prawda. Kiedy jesteś wymagający i właściwa osoba pojawia się w twoim życiu, która również jest wymagająca, to ona będzie od ciebie wymagała, ale też od siebie. Tak samo jak ty będziesz wymagał od siebie, ale też od innych i od niej. I to działa na różnych obszarach, i relacyjnym, i zawodowym, i takim, powiedzmy, przyjacielskim, tak? Koleżeńskim, rodzicielskim. Tak to działa. Więc zachęcam cię, namawiam, a wręcz rekomenduję, daję ci pełną gwarancję tego, że to będzie, że to działa. Potrzeba czasu, determinacji, potrzeba tego, w czym nam jest trudno czasami wytrwać. Postaw na jedną właściwą osobę w swoim życiu, tu i teraz. Postaw na siebie. Postaw na siebie, a się nie zawiedziesz. Postaw na najważniejszy projekt w twoim życiu, czyli na ciebie. Daj sobie prawo do tego, żebyś był zawsze wyborem numer jeden dla siebie i dla innych. Wybór numer jeden oznacza to, że ludzie nie szukają twojego towarzystwa wtedy, kiedy im się nudzi, kiedy nie mają co robić, kiedy nie wiedzą, co z sobą zrobić, tylko szukają twojego towarzystwa, bo go potrzebują, bo dobrze się w nim czują, bo ich inspirujesz, bo ich wzmacniasz, bo mogą dawać coś z siebie, ale też od ciebie czerpać. Wtedy jesteś wyborem numer jeden. Wtedy, kiedy ktoś na ciebie czeka po całym dniu pracy. Kiedy ktoś uśmiecha się do ciebie. Wtedy, kiedy jest zmęczony i opada z sił. Kiedy ktoś szczerze ci życzy, jest lojalny, wdzięczny i uczciwy. To jest bycie wyborem numer jeden dla siebie i dla świata. Stawiając na siebie, masz realną i sprawczą możliwość kreowania swojego życia, inspirowania innych, rozwoju swojej osoby, wzmacniania świata, wpływu na swoje własne życie. Dlatego tą właściwą osobą, na którą musisz stawiać, jesteś ty sam. Wymagaj, bądź autentyczny, bądź naturalny, rób wartościowe rzeczy, a rzeczywistość wykreuje konkretne uwarunkowania w twoim życiu prywatnym, zawodowym, społecznym, które poprowadzą cię właściwą ścieżką. Nie rezygnuj, bądź zdeterminowany, ponieważ jak, jeżeli sobie dobrze przypomnisz, kiedy stawiasz na kogoś innego, czy to jest przyjaźń, czy to jest relacja, czy to jest ktoś, kto chcesz, żeby ciebie lubił, to też się angażujesz, to dajesz dużo z siebie, dajesz swój czas, dajesz zaangażowanie, dajesz swoje emocje. Kosztuje ci to olbrzymią ilość energii. To samo jest tutaj, kiedy stawiasz na siebie, potrzebujesz spożytkować olbrzymią ilość energii po to, żeby poczuć się do... po to, żeby finalnie poczuć się dobrze, tak, ale żeby inwestujemy energię w najważniejszy projekt naszego życia, w siebie. Do czego cię zachęcam, w czym ci kibicuję? Za ciebie trzymam kciuki, bo wiem, że jesteś osobą wartościową, która chce się rozwijać, która chce mieć dobre życie, która chce coś osiągnąć. Pamiętaj, że stawianie na najważniejszą osobę, na właściwą osobę w swoim życiu, to jest również wiara w siebie. To jest wiara w to, że to, co robisz, jest właściwe, to, że to, w jaką stronę podążasz, jest właściwe. I nie jest to proste. Wbrew pozorom właśnie, stawianie na siebie nie jest proste. Wolimy stawiać na innych, bo to jest łatwiejsze. Iluzorycznie daje to jakąś gwarancję. Właściwie to nie daje żadnych gwarancji, a większą gwarancję da ci postawienie na siebie. Czego ci z całego serca życzę, w czym ci kibicuję, za ciebie trzymam kciuki, wierząc, że postawisz na siebie, że pójdziesz w właściwym kierunku, pójdziesz właściwą drogą, że dzięki temu będziesz wzrastać, będziesz się wzmacniać, że będziesz stawać się lepszą wersją siebie każdego dnia. Pozdrawiam cię serdecznie i do następnego razu.